Witajcie kochani, z tej strony Broly, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Gothic 3 Zmierzch Bogów. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Na początku, znaczy mamy misję, aby w Trelis, bo w tym mieście się znajdujemy, aby w tym mieście znaleźć Clovisa, czyli jednego z... znaczy szpiega Geldern. No i bardzo mnie cieszy, że ta seria się tak ładnie przyjęła na tym kanale, że tak łapkujecie, bardzo mnie to cieszy, jest to strasznie motywujące dla mnie. No i mam nadzieję, że będziecie dalej łapkować odcinki z Gotika. Okej, mamy tu jakiś budynek. O, jagoda, dzika jagoda, weźmiemy. Okej, Ebert, nie z Ebertem chcę gadać z Goth. Spotkałeś kiedyś Torusa? Tak, tylko raz. Co ci powiedział? Kazał mi i mojej rodzinie trzymać się z dala od kłopotów. Wiesz coś, a może coś... Ludzie mówią, że sprowadza do pomocy wszystkich magów z Myrtany. Po co mogą być mu potrzebni ci magowie? Nie wiem na pewno. Może żeby zaatakować Gorna. Widziałeś któregoś z tych magów? Nie widziałem. Ale zdaje się, że... Masz jakieś info? Przykro mi. O, czarny mag, chyba chodzi o Xardasa, tak? Ale teraz ten Gorn ma przerąbane. Z tego co zauważyłem, to wszyscy stoją przeciwko właśnie Gornowi. Więc, kurde, trzeba będzie to jakoś naprawić. Dlaczego mieszkasz za obozem orków? To niebezpieczne. Nie mamy gdzie się podziać. Jesteśmy biedni, a ludzie stronią od nas. Orkowie przynajmniej zlecają nam drobne prace i płacą nam resztkami. Oczywiście w obozie orków resztki to rzadkość, ale lepsze to niż nic. Przykro mi to słyszeć. Wyglądasz mi na przyjazną osobę. Proszę, kup jednego z naszych synów. What? Co? Nie zapłacisz dużo. Obaj nadają się do pracy. Nie musisz im płacić. Wystarczy, że będziesz ich karmił. Proszę, pomóż nam. Możesz wybrać... Starszy syn jest silny i młodszy jest sprytny. Okej. Dobrze. Kurde, dobra, wezmę sobie starszego. Proszę. Dziękuję ci. Ty jesteś starszym synem? Tak. Chodź, co by tu teraz z tobą począć? Zawsze chciałem zostać wędrownym. Doprawdy? Tak, ser. Miałem nadzieję, że ktoś mnie kiedyś zabierze do starszej części. Dlaczego chcesz odwiedzić to miejsce? Dobrze. Okej, starszy syn i ruiny Trelis. Gdzie ty mnie w ogóle ziomek prowadzisz? Wiecie co, zapiszę sobie grę. No i lecimy do miasta. Bo chyba tam nie prowadzisz, tak? Ciekawe. Wow, stary, gdzie ty lecisz? Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to jest jakiś trap. Jakaś pułapka tego ziomka. Co ty, ziomek? Może tam pójdziemy? Przynosisz wstyd swoim rodzicom. Poza tym zdradziłeś mnie. Oby twoje truchło... O ty pieprzony pajacu, zginiesz? Ja ci dam, zaraz zginiesz, kurna. Pieprzony gnoju. Masz, giń w piekle. Kurwa, ile to jest? Ja tutaj padnę. Fuck. Tak, na łono Beliara ty mi wyślesz, no dobrze. Ale uleć się bezimienny, bo twoje życie jest... Masz bardzo mało życia. Ile ich tutaj jest? Masakra, gdybym miał jakąś zbroję lepszą, to może jeszcze bym ich zabił, no ale tak. O fuck! Ja ci pokażę! To mi pokaż. Kurwa, jaki pieprzony tutaj zabójca. O, dostał. Ła. Kurde, ten chleb chyba cały tutaj pójdzie, nie? Znaczy pieczeń. A poczekajcie, ludziska, ja mam tutaj łuk przecież, zapomniałem. Tutaj łukiem możemy ich wykończyć, tylko że musimy pójść w jakieś miejsce. Poczekajcie, dobra. Masz, frajerze. No cóż, innego wyboru nie mamy. W sumie całkiem niezły pomysł. Dobrze, że ten łuk w ogóle kupiłem. Dobra, do widzenia. Ten oprych mnie to interesuje, dlatego że on ma jakiś miecz tutaj podwójny. Zobaczymy. Kurde. I tego Eberta chciałem jeszcze zabić, tego pieprzonego zdrajcę. Mi się wydaje, że ten tatusiek jego coś tam macza w tym paluchy swoje brudne. Do widzenia. Dobranoc. A ty gdzie uciekasz, pieprzony pajacu? Kurde, kusza by mi się przydała, znaczy bardziej by mi się przydała kusza. Jest to lepsza broń. Na dystans. Dobra, miecz asasyna, oprych. I kolejny miecz asasyna powinien być. Cholera. Gdzie on go wyrzucił? Dobra, nieważne. Co to w ogóle za miecz? Jest tutaj. Obrażenia od ostrza, 37. No i jeszcze zatrucie. A to jest zużyte. Chyba musimy to... Jak to wygląda? Dobra, chyba musimy to... A, mam już dwa miecze asasyna. Okej. Musimy to chyba... naostrzyć. O, dobra, brakowało mi słowa. Miecz asasyna, kolejny. Kurde, za ten miecz asasyna dosyć dużo hajsu można zgarnąć, także spoko. Dobra, czekajcie, kolejna pieczeń. O, dosyć dużo życia nam przywraca to, super. Pyk i ruszamy, wracamy do jaskini. Mam nadzieję, że ten Ebert tam będzie, aby go zabić. Oczywiście weźmiemy sobie łuk. Hello, jest tu kto? O, witam. Dobra, cię już tutaj pokonam mieczem. Po co się pieprzyć? Ła! Stary! Całkiem nieźle. Dobra, do widzenia. Widzieliście, jak mu się łeb zbugował? Ale to śmiesznie wyglądało. Jest, mamy jakąś lepszą tarczę, tylko że musimy mieć tutaj więcej siły trochę. Okej. Bercik, przyszedłem po ciebie. Mam nadzieję, że jesteś tutaj. O, nie ma go. What the fuck, gdzie on zniknął? Gdzie on jest? Bercik. Gdzie on polasny pieprzony pajac? Okej, chyba go nie ma. Ciężka skrzynia. Mam nadzieję, że... Jest, udało się otworzyć. Kosztowności... Jaki miecz! Katana! Zdolności łowieckie musimy mieć. Fuck. Wartość złości 8000 ludziska. 8000 sztuk złota możemy teraz zgarnąć. Super. Bierzemy wszystko oczywiście. No i znajdziemy jakiegoś kupca. Kurde, katana. Chyba pierwszy raz katanę w grze mam, nie Gothic. Chyba w Gothicu trójce zwykłym nie było tego. Chociaż już sam w sumie nie wiem. Miecz dwuręczny. Nie no, miecza dwuręcznego nie chcę. Tutaj mamy jeszcze jakiś miecz. A, to jest miecz dwuręczny, okej. Dobra, weźmiemy sobie to i założymy sobie amulet. Ale gdzie ten typ jest? On chyba jest poza... Poza jaskinią tą. Gdzieś go tutaj wywijało, że tak powiem. I musimy go znaleźć. Ja chciałem go zabić. Cholera jasna. A tutaj, Ebercik. Okej, zabijemy ciebie. No i tyle. Wow, 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 wow. Też wy mnie chcecie zabić? Chyba nie, co? Dobra, chyba nie. Spokojnie, stary, nie szalej. Czemu ten koleś swojego ojca zabił? Znaczy, chciał zaatakować swoją rodzinę. What the fuck? On zabił swojego ojca? Gdzie jest ojciec jego? Nie ma go. Dobra. W każdym bądź razie ruszamy teraz do miasta znaleźć tego pieprzonego Clovisa. O, tutaj jest krwopica. Fajnie było, gdybyśmy znaleźli... jakiegoś handlarza zbroją. Kurde, bo chodzę z tymi szmatami od początku gry i taki trochę wstyd. Kurde. Kurde, nie trafiłem. Fuck. Do widzenia. Dobrze, ten łuk kupiłem w sumie. Bardzo fajnie. Dobra, znajdziemy jakiegoś kupca. Będziemy mogli mu sprzedać ten właśnie miecz, katanę. No i ten miecz asasyna, po co mi to? To jest strasznie słabe. Przynajmniej tak mi się wydaje. Clovisa, tutaj byliśmy w tym miejscu. Tutaj nikogo nie ma, nawet żadnego handlarza nie ma. Same orki i nic poza tym. Ruszamy na dolną część miasta. Tutaj coś mamy. Jakąś świątynię. Co to jest za świątynia? O, Beliara, pomnik. Dlaczego? Co takiego zrobiłem ci? Okej. Najemnik, najemnik. Tą stroną weszliśmy do miasta, dobra. To już sobie przypominam. Gdzie może być ten pieprzony Clovis? Najemnik. Kurde. Nie, nie, ciężko będzie go spotkać, tego pieprzonego typa. Na górze byliśmy. Wydaje mi się, że on może być zamknięty w jakiejś, w jakimś więzieniu. Ale gdzie to mogę znaleźć? Wybaczcie za spadki FPS-ów. O, tutaj coś jeszcze mamy. A nie, to jest druga strona tej świątyni po prostu. Lekka pomyłka. Elektarny ork. No żadnego handlarza tutaj nie ma, poważnie. Taka bida. Najemnik. No cholera, no żadnego handlarza tutaj nie ma. To jest jakaś kurde bieda. I jak ja mam tutaj znaleźć tego Clovisa niby, co? Dobra, tu niczego nie ma. Dobra, może z drugiej strony mnie puszczą. O fuck, prawie mi się zabił. Może z drugiej strony nas z tej świątyni wpuszczą. Chociaż wątpię. Dobra, panie Kowal. Na pewno. Zostaw mnie w spokoju. Okej, nie denerwuj się tak. Zardzewiały topór bojowy. I nic poza tym. Wiecie co, poczekamy sobie tutaj do ranka. Może zregenerujemy nasze życie, tym bardziej, że pada. Do południa. O, piękna pogoda. Takie coś lubię. Dobra, tylko teraz gdzie ja mogę spotkać tego cholernego typa? Patrzcie, to jest niby kowal, ale nie możemy tam wejść. Co? Nie wiem. Kim jest ten Gorn? Taki murzynek. Przechodził tędy Torus? Zapomnij o tym. Nigdy odejdź. No gdzie jest ten Clovis? Poczekajcie, zerkniemy jeszcze raz na to zadanie. Chyba chodzi o tego typa, co? O tego strażnika, czy nie? Chyba muszę zabić tego... A nie, dobra, nieważne. W każdym bądź razie zapiszemy grę. No i okej, spróbujemy go zabić. A się nie boję ciebie. Chodź tu. O. O kurde. What the fuck? Ile ich tutaj jest? Masakra. Ale ciekawe, czy coś tutaj chowali. Mamy wejście na dół. Wow, gdzie jestem w ogóle? Chyba zaraz zginę, jeżeli tak dalej pójdzie. Nie. Fuck! Zabili mnie. Ale poczekajcie, wiecie co, ja tutaj wejdę na Hama, zobacz czy... Ten Clovis tam na dole sobie siedzi, no bo to będzie bez sensu, jak teraz powybijam tych orków, okaże się, że nikogo tam nie będzie. No i całe miasto będzie chciało mnie zabić. Także zobaczymy, zobaczymy. Tak. No. Sam się o to prosiłeś. Sam się o to prosiłeś, Mora. Zatrzymaj się, Mora. Stoć, ani... Albo co mi zrobisz? A gówno mi zrobisz. Ej, tutaj nikogo nie ma. What the fuck? What the fuck? Czyli w sumie niepotrzebnie tutaj w ogóle wbiłem do tego... Nie, dobra, to było bez sensu strasznie. Weźmiemy sobie, wczytamy grę. No i do tej świątyni tam nie wchodzimy. Tam niczego kurwa nie ma, nie? Masakra. Gdzie ten cholerny Clovis jest? Poczekajcie, oddaję jedną... Kurde. W pobliżu zamku i areny, tak? W pobliżu zamku i areny, ale kurwa, gdzie tu jest zamek, a gdzie tu jest arena? O, tam musimy iść. Na tą górną część, okej. Chyba już wiem, gdzie możemy go znaleźć. To jest takie pobocze tego miasta, a my musimy wejść do środka. Ale gdzie tu jest arena? Kurde, ja tej areny w ogóle nie widziałem w tym miejscu. No ale dobra. Tutaj... No i chyba po drugiej stronie, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. La 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 la... Nie no, cholera, tutaj nikogo nie ma. Tak szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, gdzie tutaj arena jest. To jest, kurde, właśnie ten problem. To miasto wydaje się być takie małe. No ale to jest zamek chyba, no kurde. Areny tutaj nie widzę, co prawda. Nie no, to jest... Nie, na pewno nie tutaj. Na pewno nie tutaj. To jest złe miejsce. Gdzie może być ten typ? Tralalalala. Tu mamy Silden. Czy ja w ogóle w Trelis jestem? No jestem w Trelis, no kurde. No gdzieś tam musimy iść. Chyba. Ale ja tutaj nie widziałem żadnej... O, coś tam na dole jeszcze mamy. Tralalala. Nie no, tutaj niczego nie ma. Cholera jasna. Mamy tylko jakąś ruinę, ale żadnego... No to jest chyba ten zamek, no kurde. Ale blisko areny, żadnej areny nie widziałem do ciężkiej, kurwa, jasnej. Sorry, ludziska, za moje wyrażenia, ale... Trochę się zdenerwowałem. Bo nie mogę znaleźć tego pieprzonego Clovisa. O cóż, będą lekkie problemy z wykonaniem tej misji. La 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 la. Chyba, że jeszcze raz przeczyszemy to miasto. Nie no, tam niczego nie ma. Areny też tutaj nie widziałem. Elitarny go... Co? Gun? A, dobra. Tu byliśmy, tam byliśmy, tu byliśmy... tutaj byliśmy... Na pewno nie jest w tym miejscu. Tak mi się wydaje. Tylko... Było mówione, że blisko arena, ale gdzie jest ta arena pieprzona? W każdym mieście znajduje się arena, ale kurwa tutaj nie widzę. Nie, no jestem totalnie zagubiony, nie? Tam już mamy wyjście z miasta, tutaj niczego nie ma. A może po tej stronie? Tam nas jeszcze nie było. No cóż, zobaczymy. O, jest, coś tam widzę, coś tam widziałem po prawej stronie. To chyba była arena, czy nie? Wojownik, co tutaj mamy? Najemnik, kurde, myślę, że to będzie Clovis. Fuck, Clovisie, gdzie ty jesteś, pieprzony gnoju? Szaman orków, najemnik, kurde. Jakiś handlarz też, żeby się przydał. Jest! Arena! Kochani, mamy arenę! O, chyba wiem, gdzie on się znajduje, w tym miejscu. Zapiszemy sobie grę. Tak, sobie tam już leży. Zostaw tego człowieka, orku. Jest ważny dla mojej misji. To szpieg. Należy do nas. Nie chcę walki, ale ten człowiek jest mi potrzebny do misji, która przyniesie korzyści nam wszystkim, tak ludziom, jak i orkom. Co? Po prostu... Oddajcie mi tego człowieka. Nigdy! Mam rozkazy i nic! Dobra, także damy mu te pieniążki. Niech ma. Ile mu dałem? 5 stówek. O, fuck, ale okej. Nam się to wszystko ładnie zwróci. Wow. Co jest? Ale tutaj pozabijali tych ludzi. Dobra, pogadamy sobie z Clovisem. Inok na ciebie. Chwała inno... Co? Jeszcze muszę cię tam eskortować? Wciąż raduję się twoim złotem. Wróć. No, nie zesraj się tak. W sumie, gdybyśmy ich zabili, tych orków... nie, tutaj jeszcze ich jest pełno. Nie, to jest głupie. Gdybyśmy zabili tych orków, to mielibyśmy jeszcze tutaj... kuszę. Skąd przybywa? Nieważne skąd przybywa. Mam zamiar zrobić ci krzywdę. Kurde, spokojnie. Bezimienny, nie bądź taki ostry. No ale cóż, musimy iść tam niestety z buta. Ej, a czy gdybym się teleportował, to co? Poczekajcie, zapiszę sobie grę, żeby to sprawdzić. Bo szczerze mówiąc, nie chcę się tam z buta iść. Do Trelis, do Geldern. No zobaczymy. Może uda nam się teleportować go razem ze mną. Jabut! No dalej, wczytuj się. Nie no, nie ma go. Cholera. Clovis czeka, no tak. No cóż, niestety ludziska, ale musimy go tutaj eskortować. Trochę lipa, bo nie chce mi się. W ogóle w tej grze jest dosyć dużo eskortowania, co potrafi być dosyć przynudzające. Bo eskortowaliśmy już Hamlara, no i tylko Hamlara, ale wiem, że eskortowania jest dużo w tym dodatku. I teraz muszę wyjść z tego pieprzonego miasta. Nie, do Monterey nie chcę, ale na szczęście mamy te znaki, które nas, mam nadzieję, poprowadzą do Geldern. Idzie za mną ziomek. Kurde, mam nadzieję, że jak pójdę do Geldern, to będzie już ten pieprzony... O tak, tędy będziemy mogli dojść chyba do Geldern. Będziemy mogli znaleźć ten pieprzony... Nie, to jest do Silden. Fuck, nie z tą stroną. Pieprze to. Mam nadzieję, że znajdziemy tego handlarza... handlarza zbroją, bo w tym mieście nikogo nie znalazłem. Kurde. Ale przynajmniej będziemy mogli tam sprzedać te rupiecie, które mamy, a tego mamy dosyć dużo. Zwłaszcza tą katanę za 8000. Tylko pamiętam, że był gdzieś jakiś handlarz, u którego moglibyśmy sprzedać tą rzecz za 8000. Bo zazwyczaj handlarze nie mają tyle hajsu w ekwipunku, tym bardziej ci z Geldern czy z Silden. Oczywiście nie w tą stronę idę. Ale wiem, że był taki handlarz, który miał chyba 15000 w ekwipunku, więc... Spoko. Tylko nie pamiętam, kto to był. Wiem, że był w Geldern. To na pewno. Ale kto? Nie powiem wam. Dobra. Idziemy sobie w stronę Geldern powolutku. Wyciągniemy sobie łuk tak w razie czego, bo nie wiadomo, co tu możemy spotkać po drodze. O, tam jest ścierwojada na przykład. Dobra, zabijemy to. Wow, lekkie spadki, sorry, ludziska. Do widzenia. Wow, spokojnie, spokojnie. Spoko. Wyciągnij ten miecz bezimienny. Dobra. No ja też nie. Bierzemy mięcho. Mięcho się przyda. Ponieważ możemy regenerować nasze życie w ten sposób, dobra. Lecimy dalej do miasta. Mam nadzieję, że gdzieś się nie zgubisz po drodze, człowieku. Ale powiem wam szczerze, że FPS-y, znaczy z wydajnością jest już naprawdę o wiele lepiej. Chociaż i tak z tą grą są problemy nadal, bo lekkie spadki FPS-ów czasami tam przylaguje, ale rzadko. No dalej, chodziomek. W sumie, gdy wyłączę program do nagrywania, to mam 119 FPS-ów do 60, ale tak to, kurde, z nagrywania mam 30, bo tak sobie ustawiłem. Nie! Tylko nie zębacz! Kurwa mać! Dobra, zapiszę sobie grę tutaj, bo nie chcę mi się jeszcze raz tutaj wracać z tym ziomkiem. No pomóż mi! Właśnie tak. Dobra, właśnie tak, ale pomóż mi, stary! Dobra, wiecie co? Wezmę sobie tutaj pieczeń. Właśnie w ten sposób. Spokojnie, ziomek, nie padaj, zaraz ci pomogę. Nie, kolejny zębacz do niego zleciał. Kurde, ma dosyć dużo życia, powiem wam szczerze. Dostajemy sporo doświadczenia za te zęby. O, super. Dobra, idziemy. Ile Clovis ma życia? Spoko, dużo. Zapiszemy sobie grę. I ruszamy. Jesteśmy już w Geldern, także musimy iść teraz do Inoga. I chyba na tym zakończę odcinek. Odcinek trwa już... Co tu się dzieje? Aha, tam jest walka z zębaczami. Okej, nie przeszkadzamy wam. Spoko, walcz sobie. Idziesz za mną, ziemek? Idziesz. I chciałem sprzedać tę rupiecie, no zobaczcie, ale tego mam. Pełno broni, kurna. Tej tarczy nie sprzedamy, sprzedamy za to tą tarczę. Mamy tutaj troszkę, nie, zwoje też pozostawię sobie. No w sumie tylko bronię mamy, ale za broń dostaniemy z jakieś 10 tysięcy. Także spoko. I zbroję, naprawdę, potrzebuję jakąś zbroję. A ty co, ziomek, lewitujesz? Dobra, idziemy do Inoga. La la la... Na, 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 na. A, chyba pamiętam! To ten typek! Ten typek miał tutaj tyle pieniędzy. Tak! Dobrze to powiedziałem. Także halabarda, to. Mamy tutaj jeszcze pałkę, miecz, pyk, pyk. Miecz dwuręczny, miecz asasyna, katana. Tylko 2000? Dlaczego? Przecież wartość w złocie było 8000. Czekajcie, bo coś mi tutaj nie pasuje. To weźmiemy... I to sprzedamy sobie jeszcze. No i chyba nic poza tym. Tu mi się wszystko może przydać, także... Dołóż złoto, handluj. Szkoda, że żadnej zbroi koleś nie ma. Jeszcze go nie znalazłeś? Zniszczyłeś już obóz? Wojownik? Wielkie dzięki. Ale spokojnie, tylko że tutaj jeszcze gdzieś Clovis jest. Chodź tutaj, ziomek. O, 1000 złota dostaliśmy. Długo maszerowały. Chwała. Spoko. Jest tu Clovis. Cały i zdrowy. Inos był łaskawy. Dziękuję. Jakie informacje ma Clovis? 500 sztuk złota, także tam się troszkę zwróciło pieniążków. Teraz sprawdzę na tą katanę. Katana. 2000 jednak, fuck. No dobra, w każdym bądź razie ja tą katanę sprzedam, bo mi jest niepotrzebna. Tak, dołóż złoto, handluj. Okej, mamy 16 000. Teraz tylko szukać jakiegoś pieprzonego handlarza ze zbroją. Byłoby naprawdę fajnie. Wiem, że w Monterze na pewno byśmy spotkali takiego typa. No ale tam jest dosyć daleko. Mamy jeszcze misję, aby... Czekajcie, zerknę. Zjednocz Myrtanę, oddaj Anagowi zebrane pieniądze. Aha, tutaj jeszcze mamy podatek. Okej. Od Borisa wzięliśmy pieniążki. Także teraz tylko od Dorana, czy jak mu tam. Dylan. Tylko gdzie on jest? No, zostaw mnie w spokoju. Czemu te nie chcą ze mną handlować? O, handlarz. Jest! Ma coś, ziomek. Szata druida, wilka, ubranie. No kurde, strasznie słabe rzeczy. Pełny hełm skórzany. O, jakiś hełm, fajnie. I masz 20 000, ziomek, super. Bardzo mnie to cieszy. No jakaś lepsza tarcza, drewniana tarcza. Skórzana tarcza. Tutaj już musimy mieć troszkę siły, co oczywiście sobie dodamy u Anoga. Sorry, ludziska, trochę się zawiesiłem. Ale zapomniałem jeszcze o tym, że możemy znaleźć takich pojedynczych handlarzy. Być może w Silden ktoś... coś... O, jest. Co ty masz? Aha, ty masz tylko rośliny, okej. Tralalala. Wiecie, gdzie jeszcze możemy pójść? Do miejsca, gdzie był ten Hamlar. Być może tam będzie jakiś handlarzyk. Zobaczymy. Mieszczanin, górnik. Żadnego handlarza chyba tutaj nie będzie, tak mi się wydaje. O, jest kowal. Szeroki miecz, rubinowe ostrze, miecz półtoraręczny. Jakie to jest drogie cholerstwo. Nie, dobra, na razie tego nie kupię. Całe pieniążki tutaj wydałem na moje wyposażenie. Także idziemy do miejsca, gdzie znaleźliśmy Hamlara. Tylko cholera, gdzie on był teraz? On był chyba w tym miejscu. Jest, mamy handlarza kolejnego. A, to jest ten koleś, okej. Kurczę, nie wiem, czy wydać pieniądze na pełen hełm skórzany, ochrona przed ostrzami. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie. Czemu nie? 1000 sztuk złota. Jak w ogóle wyglądam? Co jest? Nie wiem, że tego założyć nie mogę, nie? Czy to w ogóle kupiłem? Od ciebie, ziomek? Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Czekaj. Handluj. Nie, no nie kupiłem. Fuck. No to już złoto. Handluj. O, teraz dopiero. Jest, mamy, ale śmiesznie wyglądam. W każdym bądź razie ruszamy teraz do... Może ten kowal będzie chciał handlować, czy nie? Ciężka jest praca kowala. Nie bardzo. W każdym bądź razie ruszamy teraz do Silden. Być może tam będzie jakiś handlarz, u którego będziemy mogli kupić lepszą zbroję. Aha, w każdym razie tak do Silden idziemy, ponieważ chciałem się wyrzucić troszkę siły, aby móc nosić tą czaszkową tarczę, którą mamy. Dobra, kto był teraz handlarzem? Tutaj jakiś handlarz jest? Mieszczanin. To ci właśnie powiedział tam, że czasami handlarze mają w sobie ekwipunku jakieś rzeczy, także trzeba tutaj naprawdę czasami sprawdzać. Tutaj? Same tutaj zielska, że tak powiem. To może ten tutaj, ziomek. O, jest! Coś już ma. Lekki pancerz buntownika. Tylko dlaczego lekki? W sumie lepsze to niż nic, ja żadnej broni tutaj nie mam. Strój skórzany, lekki pancerz buntownika. Wiecie co? Kupimy sobie ten lekki pancerz buntownika. Ale wiecie co? Zanim to zrobimy, to jeszcze sprawdzimy, czy nie ma żadnego handlarza innego, bo kupię tutaj, a okaże się, że jest jeszcze inny handlarz, który ma lepsze rzeczy w ekwipunku. No i się troszkę zdenerwuje. Dobra, także pójdziemy sobie na górne... do górnego miasta. Kurczę, ten odcinek już dosyć długo trwa, będę musiał go na pewno podzielić na kilka części. Takiego długiego na pewno nie wypuszczę. No, odcinek trwa już jakieś 30 minut, tak, pół godziny. Równe pół godziny jest. Nisin. Kurde, mój topór. Masz. Dobra, pójdziemy do Anoga może. Żadnego chyba handlarza tutaj już nie ma innego. Może tam jeszcze zerkniemy, ale za chwilkę. Mieszczanin, strażnik. Panie Anogu. Siła... Ile mam siły już? 159. Pyk. Chcę być mistrzem walki mieczem. To sobie też oczywiście damy. 5000 sztuk złota, okej. Nie jesteś na to. Aha, jeszcze siły musimy mieć troszkę. Chcę zostać mistrzem w strzelaniu z kuszy. Chcę lepiej strzelać z ciężkiej kuszy. Brak mi nauki, tak? Okej. Wszystkie punkty poszły się tutaj fanzolić, ale możemy sobie założyć... Nie mogę jeszcze! What the fuck? Jeden punkt mi brakuje. Jakie nieszczęście. Ale dobra, ludziska, idziemy teraz do tego handlarza. Kupimy od niego lekką zbroję buntownika. No tak. Jeszcze miałem zerknąć, co się znajduje po tej drugiej stronie. Co? Wojownik został poborcą podatkowym? Wszystko jest możliwe. Handluj, co ty masz, ziomek? Wytrychy tylko weźmiemy od ciebie. Mimo wszystko tak nie może być. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Niektóre problemy same... Ale okej, ludziska, tutaj żadnego handlarza niestety nie ma, więc możemy iść i kupić tą lekką zbroję buntownika. W sumie powiem wam szczerze, że zapomniałem, jak ta zbroja już wyglądała. Zaraz sobie przypomnimy. W sumie przydałby mi się... Znaczy... Kurde, chciałem kupić średni pancerz buntownika, no ale jak nie ma, no to nie ma, no trudno. Musimy sobie jakoś poradzić i z tym pancerzem. Co mam powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. Gdzie ty, ziomek, stałeś? Tutaj. Handluj, lekki pancerz buntownika. Okej. O, mam tu jeszcze jakąś kuszę, tylko wymagana jest siła. Coś tu jeszcze, ziomek, masz? Chyba nie, tak mi się wydaje. Okej, także dołóż złoto, handluj. I mamy, ludziska, jesteśmy troszkę lepiej wyekwipowani, bardzo mi to cieszy. No i na tym ludziska zakończę odcinek. Odcinek trwa już 35 minut. Będzie odcinek z tego 30 i 15 minutowy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, ludziska. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. A ja się z wami żegnam. Do zobaczyska. Cześć.